Karol Robak, zawodnik AZS-u, który uprawia taekwondo, właśnie wrócił z Igrzysk Olimpijskich. Powiedz, jakie są twoje wrażenia po powrocie? Wrażenia są bardzo pozytywne, niesamowita impreza, niesamowite uczucie. Ludzie, którzy oglądają to na co dzień przed telewizorem i uczestniczą im, niesamowite emocje. Oglądanie tego wszystkiego na żywo po prostu było niesamowite. Do samego startu mogło być lepiej, nie wyszło, ale nie poddajemy się i dążymy dalej. Jesteś zadowolony, czy mógłbyś coś poprawić, gdybyś występował jeszcze raz? O mojej przegranej zadecydowały dwa błędy, w których straciłem aż 6 punktów. To zadecydowało o całym wyniku walki. Na pewno gdybym walczył, teraz bym po prostu zwrócił na to uwagę i mam nadzieję, że wynik by był inny. Generalnie zgadzasz się z decyzją sędziego, który odebrał ci punkty? Zgadzam się, było to jak najbardziej wszystko przepisowo. Do sędziów nie mam pretensji, wszystko się odbyło na zasadach fair play. A jak ten występ ocenia twój trener? Trener na pewno liczył też na bardzo wiele. Występ jako występ był dobry, można było liczyć na więcej. No niestety to jest sport, czasami się jest do góry, czasami na dole. Krzyczał czy był zadowolony? Trener nie krzyczy, raczej tłumi emocje w sobie, tłumaczy mi i rozmawiamy po prostu jak człowiek z człowiekiem. A jak radziłeś sobie z presją na igrzyskach? Z presją? Wiadomo, że presja zawsze jakaś jest. Starałem się o tym nie myśleć, ze stresem sobie zawsze gładko radziłem, więc wszystko jest w porządku. A jakie emocje tobie towarzyszyły? Ekscytacja bardziej, bo już nie mogłem się tego doczekać. Tyle przygotowań, cały czas w głowie tylko ta jedna walka, później druga, później trzecia. Nie było akurat trzeciej, ale taki był plan. Z takim założeniem wychodziłem, więc czułem ekscytację, chciałem wygrać i chciałem, żeby to już się wszystko skończyło, żeby można było ochłonąć. Czy obserwowałeś starszych zawodników? Tak, są to bardzo znani zawodnicy w świecie taekwondo. Każdy jest jakąś taką w sumie małą gwiazdą w naszym świecie, więc są to znani zawodnicy, znani z jakichś technik i innych rzeczy, więc wszyscy byli mi dobrze znani. Sport to zdrowie, ale w przypadku wyczynowego sportu, no to już chyba tak niekoniecznie. Jak ty się do tego odnosisz? Wiadomo, że wyczynowy sport, dużo wyrzeczeń. Wiadomo, jeżeli ma się poukładane w głowie i się trenuje w miarę rozsądnie, to można tym kontuzjom zapobiegać i wydaje mi się, że w tym jest największy problem. Kontuzje się czasami zdarzają, czasami pechowe, czasami nie, ale to się może wszędzie zdarzyć. Jesteś po zabiegu kolan i nie straciłeś tej wiary, że możesz odnosić sukcesy i że nie rzucisz tego? Kolana dokładnie, bo to było jedno kolano. Nie, to nie był mocny, to nie było nic poważnego, po prostu w wyniku ciężkich przygotowań, które miałem przez 2 lata, nie mogłem dać po prostu sobie przerwy, gdyż 2 lata temu dopiero wszedłem do seniorów, musiałem naprawdę wiele nadrobić zawodników, którzy się przygotowywali do tej imprezy po 8-4 lata. Ja musiałem zrobić wszystko w 2 lata, więc dlatego było bardzo dużo wyjazdów i niestety organizm nie wytrzymał. Akurat tutaj wszystko się odbiło na kolanie. Kolano lekko bolało, przeszkadzało trochę w przygotowaniach, aczkolwiek na samym starcie nie miało znaczenia. Teraz był czas, żeby się właśnie zregenerować i od nowa naładować baterie i zacząć trenować znowu i wygrywać. Trenujesz już ponad 13 lat. Nigdy nie myślałeś, żeby zmienić dyscyplinę? Nie, nigdy nie myślałem. Zawsze to trenowałem. Po prostu robię to, co lubię, więc jest super. Coś się zmieniło w twoim życiu po powrocie z igrzysk? Jakieś propozycje od sponsorów? Nie, żadnych propozycji od sponsorów nie mam, aczkolwiek nie ukrywam, że sponsora szukam, tym bardziej, że wsparcie finansowe jest bardzo mile widziane, czasami jakieś wyjazdy musimy sobie sfinansować, więc fajnie, jakby ten sponsor się znalazł. Czego ci można życzyć? Wytrwałości w treningach i zdrowia, bo to najważniejsze. I tego ci życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Okay. Dziękuję.